Cześć. Medycyna rozwija się niesamowicie dynamicznie, ale czasami nie może przewidzieć pewnych zależności, jeżeli nie są one stosowane na dużą skalę. Już pod koniec XIX wieku zaobserwowano zależność między kwasem moczowym a chorobami sercowo-naczyniowymi. Warto zadać sobie pytanie, czy kwas moczowy to przyczyna, czy skutek? Ignorowane początkowo zależności ponownie zostały przeanalizowane w oparciu o badania epidemiologiczne, które potwierdziły tylko hipotezy, że kwas moczowy koreluje z występowaniem nadciśnienia tętniczego, zespołu metabolicznego, choroby wieńcowej, chorób naczyniowo-mózgowych, z występowaniem otępienia o etiologii naczyniowej, stanem przedrzucawkowym, a także z chorobami nerek. Co najważniejsze, te same zależności pojawiały się w przypadku jawnej hiperurykemii, gdy kwas moczowy przekraczał powyżej 6 mg na decylitr u kobiet oraz powyżej 7 u mężczyzn, ale również gdy stężenie tego związku było w granicach wartości referencyjnych. Wobec tego powstała teza poparta mocnymi dowodami, że kwas moczowy stanowi czynnik ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego. Chociaż pogląd ten jest co najmniej kontrowersyjny, dlatego warto się temu przyjrzeć bliżej. Na początku warto byłoby zacząć od samych podstaw. Kwas moczowy, przyczyna czy skutek? Najważniejszą trudnością w tej ocenie okazuje się, że kwas moczowy jako czynnik ryzyka pojawia się zawsze wraz z obecnością innych uznanych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Wcześniej epidemiolodzy, posługując się odpowiednimi analizami wieloczynnikowymi, stwierdzili, że kwas moczowy nie jest niezależnym czynnikiem ryzyka rozwoju chorób sercowo-naczyniowych. Głównie z tego powodu, że wszelkie zmiany, które można było przypisać tej cząsteczce, można również było przypisać innym czynnikom ryzyka czy samej chorobie i trudno było określić, co jest faktyczną przyczyną. Jakiś czas później jeszcze raz podjęto próby przeanalizowania tych zależności. Na modelach zwierzęcych i hodowlach komórek poznano mechanizmy, za których pośrednictwem kwas moczowy mógłby wywoływać choroby układu sercowo-naczyniowego i choroby nerek. U ludzi natomiast przeprowadzono próby kliniczne, wobec których uważa się, że obniżenie stężenia kwasu moczowego korzystnie wpływa na układ sercowo-naczyniowy i nerki. A to już otworzyło drogę do postawienia takich, a nie innych wniosków. Nadal jednak próbuje się odpowiedzieć na pytanie, czy kwas moczowy w wyżej wymienionych chorobach jest przyczyną czy skutkiem. Niektórzy naukowcy zaznaczają, że zwiększone stężenie kwasu moczowego musi być zarówno bezpośrednią, jak i pośrednią przyczyną chorób nerek i układu sercowo-naczyniowego. Chociaż gdyby to była droga przyczynowa, to odbywałaby się ona właśnie za pomocą nadciśnienia tętniczego, a kolejno do choroby nerek i serca. Leżące u podstawy tych założeń badania epidemiologiczne na ludziach tylko to potwierdziły. Eksperymenty na modelach zwierzęcych doprowadziły do następujących wniosków, dokładnie przytaczając tutaj słowa naukowców. Po kilku tygodniach od wzrostu stężenia kwasu moczowego rozwija się nadciśnienie tętnicze. Natomiast zmiana stężenia kwasu moczowego w ich krwi bezpośrednio wpływa na wartość ciśnienia krwi. Mechanizmem, który leżał u podstawy tych zależności, był wpływ kwasu moczowego na skurcz naczyń nerkowych w wyniku zmniejszenia stężenia tlenku azotu wśród błonku oraz aktywacji układu renina-angiotensyna. Z upływem czasu u szczurów z hiperurykemią rozwija się uszkodzenie naczyń mikrokrążenia, histologicznie podobne do stwardnienia tętniczek nerek. Co ciekawe, zmiany te obserwowano nawet wtedy, gdy stężenie kwasu moczowego było kontrolowane lekami, diuretykami. U ludzi obserwuje się identyczne mechanizmy i przedstawiono je na schemacie. Zaprezentowany jest tutaj proponowany mechanizm nadciśnienia zależnego od kwasu moczowego. Bez względu na to, jaka jest przyczyna hiperurykemii, to zawsze zwiększone stężenie kwasu moczowego będzie wpływało na funkcjonowanie nerek oraz naczyń krwionośnych. W przypadku nerek dochodzi do zwiększonej aktywności reniny, zmniejszonego stężenia tlenku azotu, wywołując tym samym zapalenie śródmiąższu, zmniejszenie gęstości naczyń mikrokrążenia. Oczywiście wszystko to prowadzi do uszkodzenia tętniczek doprowadzających i tym samym do zwłóknienia śródmiąższu. W przypadku naczyń będziemy obserwować podobne zachowanie, jeżeli chodzi o te cząsteczki biologiczne. Dojdzie do zmniejszenia stężenia tlenku azotu i zwiększenia ilości wolnych rodników tlenowych.
W przebiegu tych zmian dojdzie do zapalenia naczyń, do proliferacji komórek mięśni gładkich naczyń i tym samym do zahamowania wzrostu komórek śródbłonka. Stymulowanie tych zmian poprzez zwiększone stężenie kwasu moczowego doprowadzi w konsekwencji do wczesnego stadium, czyli naczynioreaktywnego nadciśnienia wywołanego właśnie przez kwas moczowy. W konsekwencji wczesne stadium zamieni się w późne stadium, określane już jako sodowrażliwe nadciśnienie nerkopochodne. Jak podają naukowcy, jeżeli mechanizm ten w przebiegu hiperurykemii zostanie zapoczątkowany, to nie można go już zatrzymać, nawet jeżeli stężenie kwasu moczowego zostanie skorygowane. Chociaż przez lata toczono zacięty spór w sensie naukowym o to, czy kwas moczowy może wywołać nadciśnienie tętnicze, a w związku z tym choroby sercowo-naczyniowe, ostatecznie wypracowano pewien kompromis. Bez względu na to, co uważają badacze w odniesieniu do roli hiperurykemii, zależność ta jest obserwowalna na poziomie różnych badań. Nie można w tym miejscu zapominać, że kwas moczowy odgrywa dwojaką rolę w organizmie ludzkim, działa prozapalnie na komórki naczyń i na adipocyty, ale również pełni rolę przeciwutleniacza. Znów mamy za mało informacji, by na podstawie tych danych leczyć przypadki hiperurykemii jako ochronę prewencyjną przed występowaniem chorób sercowo-naczyniowych. Profilaktycznie i od zera, tylko literatura uczyni z nas bohatera. Do usłyszenia!